Hamburg, Święto Aniołów Stróżów, 2 października 2022. Pamiętam 2 października 2017, kiedy pielgrzymowałam drogami 7 klasztorów przy Dachau. Dlatego, że wcześniej zauważyłam wiadomość o... Zaczęłam czytać książki, które wydał niezwykły biskup. Jeździ w Dachau, urodzony przy Dachau. Ksiądz Neuhäusler, biskup Neuhäusler. Urodził się 27 stycznia w 1888 roku. 12 km koło Dachau. Od razu przy Bazylice Świętego Piotra i Pawła, którą fundowała prababcia babci świętej Jadwigi Śląskiej, Hacije. Miał święcenie kapłańskie we Frezing, gdzie był kardynał Lub Sobieskiego Klemens August, a urodził się w 125. rocznicę śmierci kardynała Jana Teodora, który zmarł w Regensburgu. Lub Sobieskiego. W ogóle mało wiemy o rodzinie Sobieskiego, którym pałacem był Dachau. Pałac należał wcześniej, zaczęli go rozbudowali pradziadkowie polskich królów. Polskiego króla Wiesława IV i dziedzica Jerozolimy, króla Jana Kazimierza. Był tutaj w Hamburgu rówieśnik króla duńskiego, który był dziadkiem króla Augusta II Sasa. Mamy tutaj ratusz, który stoi na klasztorach. A w tym ratuszu rządzi Częczał, burmistrz Hamburga. Bardzo zły człowiek, zamieszany w aferę Cum-Ex. Ale nie może wyjść z tego, bo on jest w programie zaprogramowany. Urodził się 20 stycznia w 1966 roku w Bremen. Tego samego dnia w Ostrowie Wielkopolskim urodził się nas, ksiądz Michał Woźnicki, w Ostrowie Wielkopolskim, mieście, które było własnością Rafała Reszczyńskiego, ojca polskiego króla, który też był tutaj w Hamburgu. Był tutaj święty Jacek, było tu wielu świętych, rynkowie Sobieskiego tutaj rządzili. Wszystkie wiadomości są usunięte, za to mamy bardzo wiele o Adolfie. Słynnym Adolfie, który chodził drogami Adolfa II, który założył Lübeck, Adolfa III, który założył Hamburg, Adolfa IV i jego brata Brunona, który tutaj ufundowali klasztory dwa. Tutaj też Gauleiter Kaufmann, który rządził 20 lat Hamburgiem, bardzo ładnie tutaj rządził w tym ratuszu. No nasz Rudolf Hess, który się był rówieśnikiem Maksymiliana Kolbe, był tutaj też. Prowadził uroczystości połączenia Hamburga 1 kwietnia w 1937 roku. Był wielki fest, można zobaczyć, ale ci Polacy, ci wszyscy, którzy tak tańczyli i nie wiedzieli, że w pobliżu Hamburga jest 15 obozów koncentracyjnych w Emsland, do którego skierowano inteligencję po krwawej niedzieli. Część tych Niemców, rodziny niemieckie i polskie, zamordowano potem w Piaśnicy. Także wszystko mają dobrze zaprogramowane, a 12 października w tym roku zakończy się 530 rocznica ich planu wydanego w Konstantynopolu 12 października w 1492 roku. W ramach tego planu tutaj w Hamburgu 12 października w 1938 roku był ten człowiek, który teraz nazywają papieżem, Franciszek. Święci Aniołowie Stróżowie, wspomagajcie nas, pomagajcie nam.